Dobry wieczór. Moim gościem jest poseł Marek Biernacki, były minister spraw wewnętrznych i były minister sprawiedliwości, obecnie parlamentarzysta Koalicji Polskiej. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa. Zatrzymano dwie osoby z otoczenia Iwony Wieczorek. To rzeczywiście pana ministra zdaniem przełom będzie? No, policja cały czas zapowiadała, że ten przełom nastąpi, że śledztwo trwa bardzo długo, ale działania policji są konsekwentne. Tutaj bardzo chyba istotną rolę odegrało Archiwum X, które spojrzało na tą sprawę, że no chyba to jest oddział krakowski. Tak, bo do Krakowa przewieziono Tak, jest to bardzo dobra grupa. Tak, jest to bardzo dobra grupa, która już kilka spraw takich rozwiązała. Mieli inne spojrzenie na całą sprawę, mogli spojrzeć z pewnym dystansem, mogli też zastosować nowoczesne technologie i być może pojawiły się nowe fakty, które doprowadziły do przełomu. No ale wygląda na to, że to są ci jedni z najstarszych podejrzanych. No to ta jedna z tych dwóch osób, której dane znamy oficjalnie, no to jest człowiek, który od samego początku był w ścisłym gronie zainteresowania policji. Tak. To wskazywali dziennikarze. Też dziennikarskie śledztwa w tej sprawie wskazywały wyraźnie ten wątek. No tutaj policja musi bazować nie na tylko na swoich spostrzeżeniach i poglądach, ale na materiale dowodowym. Tu policja musiała uzyskać jakiś materiał dowodowy, musiała uzyskać być może zeznania od tego słynnego gościa z ręcznikiem, który też tak dziwnie był długo lat poszukiwany. I też nie wygląda na jakąś oazę uczciwości. Tak. I z tego powodu też nie chciał się chyba ujawnić. Ale to jest ważne, że tak śledztwo, które bulwersuje, jednak toczy się i jednak widać pewien przełom i też taki jest sygnał, że jak policja, prokuratura działa konsekwentnie, to nie ma zbrodni doskonałej. A bez ciała możemy poznać całą prawdę, bo ciała Iwony Wieczorek wciąż nie ma. Czy całej prawdy? To może całej prawdy nigdy nie poznamy, ale na pewno można skazać osobę, jeżeli dokonała tego czynu przestępnego. To będzie śledztwo bardziej poszlakowe, ale jest, szansa na to jest. I mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Dziś w nocy wpłynął projekt, który ma naprawić ustawy sądowe, dotyczące Sądu Najwyższego i prawne. No i Unia Europejska, nieoficjalnie na razie mówi, Komisja Europejska mówi, no może uruchomimy. Mamy przełom w tej sprawie? Powiem szczerze, ja mam nadzieję, że mamy ten przełom w tej sprawie, bo chciałbym, żeby jednak te środki finansowe z Unii Europejskiej, z KPO trafiły do Polski. Przede wszystkim na tym mi też zależy. Kiedyś Polska zrezygnowała z planu Marshalla. Trochę później za to dosyć przez długie lata ponosiliśmy konsekwencje, zwłaszcza teraz, kiedy to jest po pandemii, po kryzysie wojennym. Bardzo byśmy chcieli. To co do tego, że wszyscy byśmy tak chcieli, jest. To wiemy. Pytanie, czy to już jest przełom? Zobaczymy. Były dobre rozmowy. Były rozmowy z liderami opozycji wszystkimi. Nie było wyrywanie z opozycji na przykład jednego ugrupowania, tylko jednak wszyscy liderzy z opozycji się zgodzili, że będziemy nad tym pracować. Zgodzili się, że będziemy pracować, jutro będzie pierwsze czytanie. No i chyba w przyszły wtorek ma ten projekt zostać przyjęty. Zobaczymy, jakie są zapisy. Bo rozumiem, że pan jeszcze tego dokumentu nie czytał. Powiem panu, tak zobaczyłem, że on miał wpłynąć. Powiem uczciwie, że właśnie przygotowując się też, żeby być uczciwy, zajrzałem, wisi na stronie sejmowej, jest do wglądu, można go zobaczyć. Czyli, ale jeszcze go pan nie czytał. Nie, bo to jest spokojnie. Tutaj przy tego typu sprawach trzeba zachować dystans i spokój. Uda się zdobyć tych 18 głosów opozycji, no bo tyle potrzeba, żeby przegłosować potencjalnie parlamentarzystów Solidarnej Polski. Z tego, to wydaje mi się, że opozycja nie będzie odmrażać sobie uszu tylko dlatego, żeby być opozycją w tym przypadku. Ale wie pan, polska scena jest tak zaskakująca. Ja na pewno jestem zwolennikiem, żeby jednak próbować ten konflikt rozwiązać z wiadomych powodów, prawda? Z jednej strony, żeby poprawić ten wymiar sprawiedliwości, z drugiej strony też, żeby jednak przede wszystkim te środki z KPO zafunkcjonowały. Platforma Obywatelska mówi, jeżeli nie będzie poprawek naszych, to nie wiemy, co zrobimy. No więc dlatego musimy poczekać do tego momentu. Lider PSL-u jest ostrożniejszy. Mówi, raczej poprzemy. Nasz Koalicja Polska zawsze mówiła, że będziemy starali się ten projekt poprzeć, ale nie chcemy też być traktowani, że jesteśmy w koalicji za posłów Solidarnej Polski. Chociaż z tego, co wiem, to chyba już nie ma tych 18 posłów. Pan przewodniczący Ziobro, tam jest grupa dwukrotnie mniejsza już. Czyli chce pan poseł powiedzieć, że już się udało zrobić to samo, co się udało wcześniej zrobić z porozumieniem Jarosława Gowina? Z tego, co wiem, co huczą plotki sejmowe, że już ta grupa nie jest taką grupą zwartą, jaką była przedtem. Czyli już połowę mniej. No to jest bardzo ciekawa informacja. Ale to ze strony konsekwentnie działania PiS-u, który w jakiś sposób widać umie wybierać. Powstanie jakiś Solpol bis?
Nie powiem. Partia Solidarna Polska inaczej? Nie wiem, czy powstanie jakaś partia republikańska, czy coś nowego. Nie powiem panu. Bo to już są sprawy tam wewnętrzne Zjednoczonej Prawicy. Aż tak głęboko nie chcę wnikać. Dobrze. Od lat Moskwa budowała sieć wpływów wśród polityków, biznesmenów i dziennikarzy na czas kryzysu. Polska również nie jest od tej agentury wolna, mówił ostatnio minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski w Elsang. Zgadza się pan z tą opinią? Rosjanie przystosowywali się do nowych działań w nowej rzeczywistości. I zresztą cały czas były próby infiltracji Polski. Ja powiem panu, że dla mnie, bo to jest taka ciekawostka, mimo że byliśmy w systemie komunistycznym, prawda, gdy do Polski w latach 50. przyjeżdżali, po 56. przyjeżdżała duża grupa repatriantów, tu akurat mówię w oparciu o dokumenty, które dało mi się jako ministrowi spraw wewnętrznych uzyskać i z Ukrainy, i z Moskwy, to w każdym transporcie było 10% nielegalów. Czyli w każdym transporcie była grupa ludzi, która była przystosowana do działań w Polsce, a być może później też w Europie i dalej, działań na korzyść Rosji. No tak, ale w tej chwili to są emeryci. Tak, ale tylko pokazuje mentalność rosyjską, że Rosjanie działają tutaj, bardzo są konsekwentni. Oni nie żałują na działania wywiadowcze, na działania w cyberprzestrzeni, na działania pośrednie. To jest, oni mają, stosowali tą technologię przez długie lata. Putin, wywołując tę wojnę, trochę złamał pewne zasady, których Rosja by starała się nigdy nie stosować. Mamy też nielegalów teraz, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Zakładam, że... Z powieści szpiegowskich. Tak jest. Powieści szpiegowskich, to o tym wiemy. Ja zakładam, że na pewno z podobnymi przypadkami spotkałem się w latach 80. czasach Solidarności. 90. i później? Mniej, ale podejrzewam, że na pewno są, na pewno funkcjonują tego typu osoby. Czy te osoby, musimy też pamiętać, że Rosja też się zmieniła ze Związku Radzieckiego na Rosję, to też nastąpiły bardzo głębokie zmiany w służbach rosyjskich, ale musimy założyć tę wersję dla nas pesymistyczną, że Rosjanie zawsze będą nas próbowali penetrować i wpływać na naszą politykę poprzez działania pośrednie, czyli służb specjalnych. Czyli powinniśmy szukać agentury w polityce także? Zawsze, tak. Raczej, tak, tylko że po to jest cały też pakiet tych ustaw ochronnych, tak jak ustawa o ochronie informacji niejawnych, jak te wirówki, które powinny być stosowane, nie są stosowane przy obsadach stanowisk. No wie pan, no w Polsce był taki przypadek, że była ministrem osoba, która się urodziła w Związku Radzieckim, podawała później oczywiście, że urodziła się w jednej z republik pobałtyckich, ale urodziła się w Związku Radzieckim i nie przeszła dokładnie wirówki ABW, bo pełniła bardzo wysokie stanowiska w państwie polskim. Już nie chcę mówić nazwiska, bo już nie jest. Już nie, dobrze. Poseł Marek Biernacki, były minister spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości, poseł Koalicji Polskiej jest naszym gościem. Żegnamy już słuchaczy radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, a także w naszych mediach społecznościowych i na portalu rmf24.pl. To wróćmy do pytania o tę agenturę rosyjską, bo można odnieść takie wrażenie, że w tej chwili sformułowanie agent rosyjski lub ewentualnie ruska onuca stało się obelgą, którą wszyscy stosują wobec wszystkich. Efekt jest taki, że już w ogóle nic nie wiadomo. Tak, bo tutaj to jest sytuacja, która trochę pokazuje poziom naszej sceny też politycznej, że my używając w takim zagrożeniu, jakim żyjemy, bo żyjemy w dużym zagrożeniu wojny w Ukrainie z naszej granicy, gdzie Ukraińcy walczą, nie ukrywajmy, też za naszą wolność, to też musimy o tym sobie zdawać sprawę, gdy jest to zagrożenie, że Rosjanie mogą wykonywać różnego typu prowokacje, po to nawet na terenie polskim, u nas stosuje się, wojnę wykorzystuje się do gry politycznej wewnętrznej, co jest trochę między ugrupowaniami, nie powinno mieć miejsca. No to my powinniśmy się nastawić na to, żeby ścigać agenturę. Ale żeby ją ścigać, ją na pierwszy raz dekonspirować. No tak, no. Ten przykład Tomasza L. jest charakterystyczny, że została zatrzymana osoba, która działała, była agentem rosyjskim. Był to duży sukces ABW, ale z drugiej strony jej przeszłość, kontakty czy w Komisji Likwidacyjnej, czy później w USC, w Urzędzie Miasta Warszawy, pokazują, że miała bardzo głębokie informacje na temat działania ale państwa polskiego. Ale też relacje miała bardzo szerokie, polityczne, tak można jest. Powiedzieć, po każdej stronie. Ale niech pan zwróci uwagę, nie była oskarżana, że jest rosyjską onucą.
A to jest oczywiście prawda. Ale pytam się o to, bo na przykład mamy taką wypowiedź z wczoraj posła Kowalskiego. Na czele PO stoi najbardziej proputinowski polityk, który z Angelą Merkel i politykami europejskimi współodpowiada za wojnę w Ukrainie. Mowa o Donaldzie Tusku. To jest polityk Solpolu. No i właśnie to pokazuje, do czego prowadzi nasza wewnętrzna polityka. Bo to właśnie Donald Tusk, jakby był przewodniczącym, gdy miał tą rolę wiodącą w Parlamencie Europejskim, całe szczęście utrzymywał Ukrainę na tym poziomie, na tym, że Unia Europejska i państwa natowskie patrzyły na to inaczej i to trochę wymagałoby wiedzy. Ale u nas, tak jak mówię, werbalna polityka, efekt, który ma przynieść teraz przed wyborami, wybory za rok niecały, powodują, że my zapominamy się na tej scenie politycznej. No, ale po drugiej stronie mam dokładnie takie same wypowiedzi. WPiS jest mocne zaplecze agenturalne, działające dla Rosji. To dla odmiany generał Piotr Pytel, szeroko komentowany przez do odmiany drugą stronę, opozycyjną. Tak jest. I to jest właśnie obrzucanie się nawzajem tego typu zarzutami. Ta lawina ruszyła. Porachunki, czy tego typu wyrównywanie, na przykład w sprawie, rozumiem, gdyby to było już po wojnie, gdyby konflikt na Ukrainie się zakończył i by było rozliczanie, no to w porządku. Proszę zwrócić też uwagę, że tego typu oskarżenia są oskarżeniami bardzo paskudnymi, bo powodują one to, że nasza scena polityczna wygląda trochę niepoważnie. Znaczy, panie ministrze, ja bym powiedział, że są przede wszystkim nieweryfikowalne. W jaki sposób zweryfikować taką informację miałby wyborca? Wie pan, to jest najgorsze, że mamy służby, które i służby powinny weryfikować. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SKW, mniej wywiad i mniej, czyli Agencja Wywiadu i SWW. I te służby powinny weryfikować. No ale jak rozumiem, robią to. Starają się robić. I tak jak mówię, Tomasz L. jest ostatnim tym przypadkiem. Było tych kilka zatrzymań, było kilkadziesiąt nawet wydaleń z Polski. Więc te próby były. Te próby są, próby ochrony obywateli polskich są. Polacy, polskie służby, musimy też pamiętać, że zabezpieczają te huby, które są cały czas transport trwają dla Ukrainy. A jaki jest wpływ Rosji, czy w ogóle jest na polską politykę? I nie mówię teraz o agenturze, bo jak pamiętamy powieść Wołkowa, montaż, to on pokazuje, że to nie jest jedyny model. Widzę, że pan lubi Wołkowa też. Bardzo lubię Wołkowa, to cudowny autor, chociaż tak, potem poszedł w kierunku putinowskim pod koniec swojego życia. Ale chodzi o ten pierwszy utwór, przepraszam. Widzi pan, właśnie ta dyskusja, która została wywołana, w jaki sposób, że nawzajem się politycy atakują prawie, że bronią jądrową, mówiąc, kto jest agentem rosyjskim, jaki jest wpływ Rosjan w jednym ugrupowaniu albo prorządowym, albo opozycyjnym, to jest właśnie działanie też inteligentność służb rosyjskich. Bo tego Rosjanom na tym właśnie zależy, żeby tego typu scena polska w relacjach z nimi nie była zwarta, gotowa na wszystko. Jakby się kłóciła, to kłóciła się o sprawy wewnętrzne, na przykład KPO, sądy czy inne historie, a nie o sprawy rosyjskie. A Rosjanom to pasuje. Dziel. Dividend impera. Dziel. To się odbywa oczywiście w sposób nie tylko przez agentów wpływu w świecie, czy ta polityki dziennikarstwa, czy innych osób. No także przez tak internet, zwanych pożytecznych idiotów. I w dużej mierze przez pożytecznych idiotów. To pan rację ma. Zawsze pożyteczni idioci byli skuteczną bronią Rosjanów. Chociaż Graham Greene się okazał, do końca nie był pożytecznym idiotą. Nie, to jest oczywiście prawda. Ale to dopiero po śmierci. To okazało się dopiero po śmierci, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na tej grze rosyjskich służb, bo rzeczywiście, jeśli wszystkich oskarżymy o to, że są agentami, to w tym momencie zarzut, że ktoś jest naprawdę, przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Tak, to nie będzie miał żadnej wartości, to raz. Dwa, będzie dziwne, jak kogoś się nie nazwie agentem, bo w tym momencie każdy mówi, o, on jeszcze nie został nazwany, ja mówię, czy paradoksa. Ale do tego prawie dochodzimy. I to jest bez sensu. Bo niech pan zwróci uwagę, za 2 tygodnie będziemy już w roku wyborczym. I zawsze apelowałem, i o tym mówiłem też zawsze, żeby starać się sprawy bezpieczeństwa wyciągać spoza tej sceny bieżącej. Z drugiej strony jest wojna, w związku z tym obu stronom te tematy są podrzucane w sposób naturalny. Tak jest. I tu powinna być odpowiedzialność polityków, że nie powinno być tego typu ataków. Ale skoro już mamy to pytanie, to może warto powołać komisję weryfikacyjną, jak sugeruje PiS, no bo w końcu coś będziemy wiedzieć. Ona będzie miała jeszcze ogromne kompetencje, będzie wiedzieć no prawie tyle samo, albo nawet tyle samo, co służby, przynajmniej to, co jest notatka. Ale wie pan, komisja weryfikacyjna, no jeżeli podejrzewamy, że są działania były inspirowane przez Rosję, dlatego są służby.
Od tego jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od tego pan premier od spraw bezpieczeństwa powinien poprosić ABW, żeby mu dostarczyło raport na temat tego typu działań w Polsce. ABW z SKW by taki raport wykonało. Jeżeli uważamy, że są jakieś wątpliwości co do jakichś podpisanych kontraktów z jednej czy z drugiej strony, podkreślam, z jednej czy z drugiej strony. Wszystkie rządy tak prowadziły biznes. Wszyscy robili, oczywiście. Ja tu mówię wyraźnie. To wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna to zweryfikować, przedstawić premierowi. W tym momencie w oparciu o taką wiedzę premier mógł powiedzieć, o, jest niebezpiecznie, albo niech służby dalej to robią. Robimy sprawy prokuratorskie, a jeżeli nie, no to musimy wtedy zrobić krok dalej. Tego nie zrobiono. Robi się to w kampanii wyborczej. Wie pan, ja pracowałem w komisji śledczej. Przeczytanie dokumentów, tony dokumentów, o których mówimy, to jest pierwsze 3-4 miesiące pracy. A my za 3-4 miesiące pracy, nawet gdybyśmy teraz zajęli się tą pracą, komisja weryfikacyjna, to już mamy wybory. A co, to nie warto powoływać tej komisji? W tym kształcie na pewno, że ona łamie wszelkie zasady. Zlecić ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niech zrobi ten dokładną weryfikację państwa, niech zrobi audyt państwa w tym względzie. Naprawdę są od tego służby. A po wojnie? Po wojnie przy rozliczaniu, ale to musi być wtedy komisja śledcza. Z parytetami jasnie, ściśle określona. Nie mogą być też tak, że politycy decydowali, kto będzie pełnił funkcje polityczne, a kto nie. Ja tego sobie, nieważne kto będzie rządził, nie wyobrażam. No ja sobie to wyobrażam, niestety. Niestety sobie to wyobrażam, bo mam takie poczucie, że polscy politycy zawsze mówią, że oni nigdy nie zrobią tego samego, co ich poprzednicy, po czym robią to samo, tylko krok dalej. Ja mam nadzieję, że będzie inaczej. Czyli nie będzie pan głosował za komisją weryfikacyjną teraz? Nie, nie, nie teraz. A gdyby Donald Tusk chciał powołać taką komisję Władysław Kosiniak-Kamysz? Ale w żadnym wypadku. No, wyraźnie mówię, że teraz ona komisja weryfikacyjna nie wchodzi. Od tego są służby. Nie skorzystano ze służb. To prawda, ale wiemy, że na przykład komisje dotyczące afery mieszkaniowej w Warszawie no, miały jednak swoje znaczenie. Pewne rzeczy tak dzięki nim zostały ujawnione i one są skuteczne. Może w sprawie relacji z Rosją też potrzebujemy takich komisji. Ale w tym momencie? A ja nie mówię, że w tym momencie mówię w ogóle wojny, na razie. W tym momencie wojny, jeżeli chcemy rozliczyć i tylko chcemy 2,7, a dlaczego nie 2,5? Dlaczego nie zaczniemy od likwidacji WSI i tego słynnego raportu? No, Antoni Macierewicz też jest oskarżany o to, że jest agenturą. Ja go o to nie oskarżam, jak pan zauważył publicznie. Ale powiedział pan publicznie, to bardzo ciekawe. Nie, prywatnie też nie, bo nie słyszał pan, żebym ja mówił. Jestem bardzo ostrożny przy oskarżaniu ludzi o tego typu działania. To przejdźmy teraz do Niemiec. Mamy do czynienia z takim, na pierwszy rzut oka, dość operetkowym zamachem stanu. Kieszonkowym, jak to powiem. Kieszonkowym. No nawet ja słyszałem takie określenie od jednego z niemieckich politologów, Gunk Olsena. Tu jakiś król Henryk XIII, tu jakaś minister zdrowia, który służy się wróżką. Tu to wszystko w takim układzie. Nawet Rosjanie twierdzą i służby niemieckie twierdzą to samo, uznali, że to jednak jest jakaś parodia. Traktować to poważnie, to jest... poważny sygnał, że coś niedobrego może się dziać w polityce niemieckiej, a może nawet szerzej europejskiej? Ja bym na to spojrzał troszeczkę szerzej, że świat w polityce jest bardzo dynamiczny. Scena polityczna się bardzo dynamicznie zmienia. Nasz system demokratyczny, którego zostaliśmy przy rozwoju tych technologii, rozwoju komunikacji, po pojawieniu się nowych trendów przy globalizacji, których dokładnie nikt ani nie bada, ani nie testuje. To nie jest przypadek, że podobne działania, podobne podkreślam, trochę inne, podobne były w Stanach Zjednoczonych. Prawda? No i tu miał być zajęty kongres, czy kongres, Bundestag, tak jest. Dokładnie. Więc tutaj te elementy to miało miejsce, to miało znaczenie. Oczywiście jest to operetkowy, on nie mógł być skuteczny, jest to zaskakujący, bo to jest, Niemcy są państwem takiego, przykładem państwa, który jest taki legalizm w rządzi, prawda, zawsze. Ale jednak do tego doszło. Było kilka tysięcy ludzi i co jest najgorsze dla mnie, którym się śni Rzesza. Bismarckowska uczciwie, trzeba powiedzieć. To tak, prawda, że Bismarckowska, bo to był najwspanialszy okres dla nich. No oni chcą powrotu do okresu, kiedy Bismarck zjednoczył cesarstwo. Chcą cesarza tak naprawdę, oni nie chcą Führera. Nie chcą. Chcą cesarza, prawdopodobnie te silnie zdecentralizowane Niemcy uważają, że to jest zło. Ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę o tych informacjach, które dochodziły z Niemiec, bo przy okazji wiedzieliśmy to wcześniej, że na przykład w służbach specjalnych czy w wojsku niemieckim są silne
sympatię do środowisk skrajnych, nazistowskich, a przynajmniej dalekich od demokratycznego porządku. Powiem, że te sygnały docierały. Te sygnały były, zresztą OSW na ten temat chyba kilkakrotnie nawet wskazywało, że Niemcy sobie zdawali sprawę, że takie zjawisko ma miejsce. Zresztą chyba z tego też powodu ta skuteczne, bo to skuteczne działanie służb, no dosyć zaskakujące, bo nie potraktowano to do końca operetkowo, jednak kiedy zrobiono... No nie, 3000 policjantów to nie jest operetka. To właśnie dlatego mówię, że potraktowano to bardzo poważnie i to widać, że Niemcy zaczęli się obawiać. Państwo niemieckie zaczęło się obawiać. A może to jest tak, panie ministrze, że po prostu wyciągnięto wnioski z tego, co się działo w Senacie, w Kongresie, o którym pan powiedział, amerykańskim. To tak. Znaczy, jakbyśmy chcieli przyjrzeć tym środowiskom, no to ten człowiek w tym stroju szamana i całe to towarzystwo też było dość operetkowe, tak, ale jest. Wiele nie brakowało, żeby było skuteczne. Może po prostu jest tak, że teorie spiskowe i rozmaitej maści świry zaczynają wchodzić w główny nurt polityki. Tak. I internet, to już jest takie bardzo głębokie takie spojrzenie cywilizacyjne, ale też warto się nad tym zastanowić, w którym kierunku zmierzamy, bo wydawało się, że internet i dostępność do wiedzy spowoduje, że właśnie tego typu działania będą eliminowane, a się okazuje, że to jest świetna podżywka dla różnego metaprawda, nawet trudno mówić, nazywać to metaprawdą, bo to jest jakaś teoria absurdalna, spiskowa i one funkcjonują, one tworzą duże grupy społeczne, które działają i to się wydaje, że no ludzie, którzy myślą, że Ziemia jest ciągle płaska, no to... No, to jeszcze jest lepsza, jakbym powiedział panu, że pan jest jaszczurem, tak który jest. Przyjmuje postać człowieka. Spojrzymy sobie głęboko w oczy. Ale to jest o tyle niebezpieczne, to są teorie niewywracalne. Ja to przepraszam bardzo pana i opinię polityczną, że tak to trywializuję, bo to nie powinniśmy trywializować, bo jest to niebezpieczne. To nie powinniśmy trywializować dlatego, że Donald Trump i jego obrońcy to były częściowo dokładnie te środowiska. Tak jest. One zostały zintegrowane, bo to, co jest ważne, doradcy Trumpa udało się w Stanach Zjednoczonych na jednej platformie zintegrować wszystkie te środowiska spiskowe. I oni właśnie które głoszą teorie spiskowe. I dlatego oni się tego jednego dnia zjechali i nastąpił ten szturm. Szturm, który, tak jak wynikają z enuncjacji prasowych, nie tylko, no nie miał być pokojowym szturmem. Miał być skutecznie, miał powiesić tak jednego jest, z kongresmenów tak i jest, wtedy tak ta jest. Sytuacja... I miał być, reszta miała być przetrzymywana, porwana i miało dojść do wielkiego takiego szantażu społecznego. Z tego, co też wiem, Trump podobno, gdy dopiero był, bardzo się cieszył, że patrioci tak skutecznie działają, ale gdy zobaczył tych patriotów, to podobno wsiadł w samolot i odleciał. Trudno mu się dziwić, poseł Marek Biernacki, był minister spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, parlamentarzysta Koalicji Polskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.